Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Incel. Jest to komiks, który stworzył Jan Mazur. Możemy go znać choćby nawet z jego komiksów Tam, gdzie rosną mirabelki, czy Koniec świata w Makowicach, albo scenariusz, który też tworzył choćby nawet do Rycerza Janka. Wszystkie te pozycje zostały wydane przez wydawnictwo Kultura Gniewu. Tak samo jest w wypadku tej pozycji. Komiks prezentuje się następująco. To jest ten sam format właśnie co wcześniejszych jego pozycji. Tutaj mamy grzbiet komiksu oraz tył. Cena okładkowa to 69,90. Widać, że jest to pokaźnych rozmiarów komiks, który posiada 300 kilka stron. Także jest to całkiem sporo. Tutaj mamy oczywiście sylwetkę naszego autora. Jest to komiks w oprawie miękkiej ze skrzydełkami. Tutaj możemy też wspomnieć jeszcze o ostatnim pisarzu, czy przypadku to są też komiksy, gdzie odpowiadał choćby nawet właśnie za scenariusz nasz autor. O czym jest sam komiks? No, komiks jest ciekawą pozycją, przede wszystkim jeżeli chodzi o styl artystyczny naszego autora. Spotykamy się z formą komentarzy, gdzie mówi się, że jest on bardzo minimalistyczny, ale taki właśnie ma być. W taki właśnie sposób Janek Mazur tworzy swoje komiksy i powiem szczerze, że czytając choćby nawet Koniec świata w Makowicach, czy właśnie ostatnio Incel, który teraz recenzujemy, naprawdę jest to przyjemne. Jest to przyjemne w takiej właśnie formie, jak jest przedstawione i dodaje jakiegoś takiego uroku z lekkim przymrużeniem oka, bo te rysunki naprawdę mimo wszystko są takie dość wymowne w wielu kwestiach i czynnościach, choćby nawet jakich spotykamy naszego głównego bohatera Bartka. Kim jest Incel? Kim jest w ogóle nasz główny bohater, o którym jest ten komiks? A jest to osoba, która pracuje po prostu w Żabce, tak? Czyli nie jest to jakaś, nie wiem, praca wysokiej rangi, prawda? Nie jest on żadnym ani naukowcem, ani artystą. Po prostu pracuje w Żabce. Jego dnie polegają na tym, że po powrocie z pracy wraca do domu, siada przed komputerem, pisze jakieś komentarze, prowadzi swoją, nazwijmy to, stronę, słucha death metalu, czy stosuje masturbację, mówiąc wprost. Mieszka oczywiście w pokoju, mieszkaniu wynajmowanym, gdzie często ten nadzorca, który tutaj przychodzi, właściciel, ma do niego jakieś obiekcje odnośnie płatności rachunku na czas, żeby nie używał za dużo papieru toaletowego. Wiemy już, do czego mu służy, prawda? Czy czasami wychodził poza dom, wtedy zużywa po prostu mniej prądu. Także jego życie codzienne nie jest jakieś specjalnie twórcze, tak? Zwykły taki, jak tu nawet używa się chyba określenia, że przegryw, tak? Oczywiście jego życie stopniowo się czasem zmienia, choćby nawet poprzez kontakt mailowy, SMS-owy z pewną dziewczyną, która jest, powiedzmy, jego jedną z niewielu fanek, jeżeli nie jedyną, w związku z jego twórczością, która się pojawia w internecie. Finał tej przygody z tą właśnie dziewczyną jest taki, nie powiedziałbym, że z happy endem, dość nietypowy. I tutaj może nie będę się jakoś specjalnie nad tym rozwodził, bo nie chciałbym, abyście poznali za wiele wątków fabularnych. Inną taką jego rozrywką dodatkową jest tych trzech chłopaków, gdzie po prostu podczas jednego ze spacerów zupełnie przypadkowo trafia na te osoby. Są to też faceci, mężczyźni, jak kto woli. Nie jest sprecyzowane, ile mają lat, ale osoby, które też chyba w życiu niekoniecznie jakoś specjalnie im się udało. Mówią tutaj negatywnie na temat kobiet. Jeden wspomina o tym, że się rozstał właśnie z partnerką, z żoną i tutaj też ma jakieś problemy, gdyż został posądzany o molestowanie choćby nawet i wspólnie próbują podjąć jakieś w tym temacie działania. Nie są oczywiście zwolennikami feministek, wręcz przeciwnie, mają niecny plan, który czy wypali,
Musicie sami się o tym przekonać. Generalnie komiks, jeżeli chodzi o samo zakończenie tej historii, no powiem szczerze, jest taki dość niejednoznaczny. Nie mamy tutaj wytłumaczone w pełni, jakie będą dalsze losy naszego bohatera, ale to chyba tak ma być. Tutaj pod tym względem właśnie tak Jan Mazur chciał po prostu prowadzić tą fabułę i pomimo trochę takiego, jeśli chodzi o mnie, trochę niesmaku, że czegoś mi zabrakło, chciałbym chyba więcej. Na tyle się wkręciłem w ten komiks, na tyle ta fabuła i historia Bartka mnie zainteresowała, że po przeczytaniu go czułem właśnie taki niedosyt. Chciałem więcej, chciałem poznać, co będzie robił dalej, jak będzie żył, no ale niestety nie jest to nam dane. I mimo wszystko tak po prostu to musiało zostać. Dlatego mówię, komiks jest bardzo przyjemny w odbiorze, na tym samym poziomie, a może nawet trochę lepszym niż tam, gdzie rosną Mirabelki właśnie, czy przede wszystkim Koniec świata w Makowicach. I brawo, ja czekam na kolejną pozycję. Z tego co wiem, no Janek Mazur będzie chyba chciał troszeczkę odpocząć od komiksów. Nie może dosłownie, ale na razie nie będziemy chyba mieli możliwości czytania jego nowych pozycji, ale ja trzymam mocno kciuki, żeby się sprężył i zaczął coś w tym kierunku działać. A jeżeli chcielibyście Incela, który na komiksowej Warszawie rozchodził się jak ciepłe bułeczki, to na dole w opisie znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie go sobie kupić. Oczywiście nie zapomnijcie o tym, aby skomentować, polubić, udostępnić. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A także zachęcam Was do tego, abyście zaglądali na stronę lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!